Cześć, ja mam dla Was auto, które myślę, że bardzo szybko znajdzie klienta, bo ma swoich wielu fanów i jak ogólnie same zalety jak na Corsa C. Po pierwsze, jest pięciodrzwiowe, po drugie, ma silnik 1.2 czterocylindrowy, co wiele osób po prostu za to lubi dopłacić, no bo też jest mocniejszy, no nie jest to taka typowa kosiara. Kolejnym plusem, auto przede wszystkim ma klimatyzację, co oczywiście w Corsach C nie było takim oczywistością. Dość rzadko miały klimę, tak można powiedzieć 50-50. Połowa ofert ma, połowa nie ma. I jeszcze bardzo ważna rzecz, auto ma 20 lat, ale nie ma grama korozji, więc jak ktoś o niego zadba, to jeszcze polata nim bardzo długo, bo te auta ogólnie nie gniły, gdy ktoś o to nie dbał, bo jak widzicie, wszystko w tych autach jest obudowane, te listwy, więc to nie koroduje. Tutaj pokażę Wam jeszcze z bliska tą stronę. Drzwi, wszystko, błotniki, ranty, bardzo ładnie, bez najmniejszych śladów korozji. Klapa. No i jeszcze kolejnym atutem tego pojazdu jest bardzo niski przebieg, czyli jest to tylko 131 albo 139 tysięcy, ale to Wam dopowiem później, bo jakoś już zapomniałem. Tu jeszcze zbliżenia na blocharkę. Cóż mogę Wam jeszcze dopowiedzieć takich ciekawych rzeczy. Auto przyjemnie utrzymane, ładne klocki, ładne tarcze z tyłu, opony chyba są dwuletnie. No i przy okazji też jest bardzo dobrze wyposażona. Miałem różne Corsy z ksenonami, ze skórą, ale jeszcze z czujnikiem światła. Znaczy, przepraszam, tu nie ma czujnika światła, tylko czujnik deszczu się nie spotkałem. Tu macie ten czujnik i również lusterko jest fotochromatyczne. To się rzadko zdarza. I kolejny plusik tego wozu. Auto jest bezwypadkowe, zmierzyłem je miernikiem lakieru. Wszędzie jest oryginał oprócz jednego błotnika, który ma 160 mikronów, więc może miał jakąś ryskę i ktoś go po prostu poprawił na tyle lat. I cóż, no, wymieniałem same plusy, minusów według mnie nie ma, jak przy tak tanim samochodzie. No, będzie trochę droższy niż na pewno u konkurencji, ale jak widzicie, warto czasami zapłacić ten 1000-2000 więcej za auto i mieć naprawdę fajny samochód. Zaczniemy sobie od licznika, widzicie tutaj przebieg, widzicie także, nie ma żadnych kontroli z błędami, jest też trochę paliwa, więc będzie można się spokojnie przejechać, może ewentualnie wrócić do domu. Przejdźmy do kierownicy. Kierownica jest skórzana, ładnie utrzymana, jest kompletna na niej faktura, więc widać, że to auto ma swój przebieg, który powinien mieć. Spójrzcie także na te gumki, często są przełamane, włamane tak jakby do środka, taka ta guma się łamie. Tutaj obydwie są bardzo ładne, plus przy okazji kierownica ma sterowaniem, radiem. Jak słyszycie, coś się podgłośniło. Teraz trzeba sobie opuścić, żeby było ciszej, żeby nam tu nie przeszkadzało przy nagraniu. Dobrze, strefa środkowa, panel od sterowania światłami, przeciwdzielny, tył, przód, nic szczególnego. Lewa strona, mamy sterowanie lusterkami oraz szybami. Boczek wygląda dobrze, nie jest przerwany. Tak samo spójrzcie na boczek od mojego fotela, bardzo ładny. Tutaj nigdzie nie jest przerwany, też wygnieciony. Podoba mi się. Tak samo z lewej strony, boczek z lewej strony, konsola środkowa. No to teraz środkowy, miejsce na konsoli. Mamy tutaj takie lepsze radio z RDS-em. Potrafiły być same kaseciaki, tak jakby pół takiego radia i schowek. Tutaj mamy na płytkę, więc też fajna sprawa. Jest klimatyzacja, która jest sprawna. Jak pewnie słyszeliście, podwiększyły się obroty, załączyła się. No i też bardzo fajna sprawa, rzadko spotykana. Podgrzewane fotele są sprawne, sprawdzałem wcześniej. Spójrzcie, tutaj mamy popielniczkę. Wydaje mi się, że w tym aucie nikt nie palił, bo nie czuć dymu papierosów, także nie ma żadnych niedopałków. No i cóż, lewarek zmiany biegów, ręczny. No i chyba by było na tyle z takiego rzeczy. No i nie wspomniałem Wam jeszcze o czujniku tutaj fotochromatycznym, ale to może będzie ciężko złapać, ale jest w lusterku, tutaj w tym miejscu. No i mamy jeszcze oczywiście elektryczny, sprawny szyber dach. Ogólnie bardzo fajna sprawa, coraz rzadziej spotykana w nowszych autach. Cóż, myślę, że aucie by było tyle. Auto naprawdę fajnie wyposażone, jak na Corsę. Myślę, że mogę Wam go polecić. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka pod nim. Zapraszam Was też na moją stronę Mavkar Automoto i na Instagrama. Zawsze możecie zadać tu jakieś pytania pod filmem lub na e-mailu. Chętnie odpowiem.
Pamiętajcie również, że u mnie każde auto ma, jest opłacone i jest wystawiona na nie faktura. Do aut też można dokupić sobie gwarancję i jeżeli auta nie możecie dostarczyć do domu, mogę go w rozsądnych pieniądzach dobyć na lawecie. Pozdrawiam, hej!